Jedni marzą o prostych, przyziemnych rzeczach. Inni marzeniami sięgają gwiazd. Ci ludzie, o których opowiada ta historia, połączyli jedno i drugie. Góry ukształtowały ich rzeczywistość. Budowa była dużym przedsięwzięciem technicznym i organizacyjnym. W domu o niczym się nie rozmawiało, tylko jaka to będzie kolejka, co to będzie. W sklepie, jak się stało, ten sam temat, na ulicy, w szkole, tylko o kolejce były rozmowy. W szczycie robót budowlanych pracowało do 1200 osób. Z naszej rodziny wszyscy dorośli mężczyźni pracowali na kolejce. Zresztą z całej Polski najlepsi fachowcy przyjeżdżali. Tylko był kilof, młot i łopata. Do ostatnią jazdę robiłem na górnym odcinku, to łezka troszkę poszła, że już więcej tą kolejką nie pojadę. Jak śmigłowiec podchodził z tym siodłem, ono się oparło o stok, co zaczęło spadać w dół. Wydawało się, że wpadnie już w podporę, uderzy w podporę. Kolejka dostarczyła milionom pasażerów niezwykłych wzruszeń. Nadal jest jak pępowina, która łączy Zakopane z Tatrami. Przez 70 lat nie zginął ani jeden pasażer. No, zrobili dobrze, bo dnia dzisiejszego fundamenty stoją i kolejka jeździ.